na pyszne sałatki, aromatyczną kawę i ciasto. Zaprasza sponsor programu Gryf Arena Bistro oraz restauracja ratuszowa w Trzebiatowie. Poniedziałek 7 grudnia grupa mieszkańców Trzebiatowa wysłała do komisarza wyborczego w Szczecinie powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Zdzisława Matusewicza z funkcji burmistrza Trzebiatowa. Informacja została także złożona w Urzędzie Miejskim, a u nas gość, pełnomocnik Komitetu Inicjatywnego, Bogdan Malik. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaprosiłem także na dzisiejsze spotkanie burmistrza Trzebiatowa Zdzisława Matusewicza. Niestety odmówił, nie wiem dlaczego. Będzie referendum w Trzebiatowie. Tak, referendum musi się odbyć, bo ta cała sytuacja, która ma miejsce w Trzebiatowie, jest sytuacją, która wymaga wyprostowania, a żeby doszło do tego, musi dojść do referendum. Jaka jest sytuacja i dlaczego wymaga wyprostowania? Proszę pana, sytuacja powtarza się na przestrzeni dwóch kadencji. W pierwszej kadencji pan Matusewicz zdecydowanie nie mógł się z nikim w gminie dogadać i w tym momencie mamy podobną sytuację. Pan Matusewicz nie może się porozumieć zarówno z Radą Miejską, jak i z mieszkańcami w wielu, wielu sprawach dotyczących gminy. To skoro w poprzedniej kadencji tak było, to dlaczego, to gdzie państwo byli rok temu w takim razie, kiedy były wybory? Proszę pana, rok temu, kiedy były wybory, mieliśmy do wyboru praktycznie gorsze lub lepsze zło. Mieszkańcy wybrali osobę, która już piastowała z myślą taką, że pewne potknięcia, które wyszły w pierwszej kadencji, nie zostaną powtórzone w drugiej. Niemniej jednak ta sytuacja została powtórzona i już naprawdę mieszkańcy mają Trzebiatowa dość funkcjonowania tego pana na tym stanowisku. Które to było gorsze zło? Gorsze zło to był pan Ruszkowski, tak? Tak uważa większość miasta, i to znaczy przedstawicieli mieszkańców miasta, i moim zdaniem również to był ten pan, który wprowadził gminę tak duże zadłużenie, dzięki czemu, albo powodem którego jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. A dlaczego? Czyli tak, pan Matusewicz jest złem, Ruszkowski jest jeszcze gorszy, ale z tego co ja pamiętam, to było kilku kandydatów, nie tylko ci dwaj panowie, był także pan Dąbrowski, była pani Tracz. Pan Dąbrowski pierwszy raz startował do tego typu wyborach. Niemniej jednak, z tego co pamiętam, uzyskał ponad 1000 głosów poparcia, czyli jest już to znaczna liczba, zważywszy na to, że kandydaci, o których wcześniej rozmawialiśmy, jeden miał 2700, a drugi 2800 głosów. Co takiego się wydarzyło, że posunęliście się do podjęcia takiego kroku, jakim jest przeprowadzenie referendum? Proszę pana, podjęliśmy ten krok, bo ten krok uważała za jedyny stosowny krok określona grupa mieszkańców. Może nie określona grupa mieszkańców, ale reprezentatywna grupa mieszkańców. Mieszkańców myślących, mieszkańców, którzy widzą, jak wygląda funkcjonowanie tego miasta, jak wygląda zarządzanie tym miastem, jak wyglądają stosunki społeczne w tym mieście i jak wyglądają stosunki między radą a burmistrzem. A jak wyglądają? Stosunki można, nie chciałbym się tu w szczegóły wdawać, ale proszę przeanalizować spotkanie, które miało miejsce spotkanie radnych z mieszkańcami, ale muszę powiedzieć, że to było spotkanie tylko i wyłącznie z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej. To nie było spotkanie z inicjatywy burmistrza. I na tym spotkaniu któryś z mieszkańców się wypowiedział jednoznacznie. Serial, który oglądamy co miesiąc pod tytułem Obrady Rady Miejskiej, to już przechodzi do historii. To jest serial
na który, że tak powiem, trudno się wpiąć w sieć internetową, żeby pooglądać. Jest to transmitowane bezpośrednio, te obrady, i te obrady pokazują cały ten układ, jaki panuje, i tą nieprawidłowość. Ale na tym spotkaniu mieszkańcy powiedzieli też, że chcieliby odwołać radę, jak odwołują burmistrza. Tak, proszę pana. I po części mieszkańcy też mają rację. Ja nie wykluczam. Ale proszę przyrównać taką gminę do maszyny. Jeżeli w tej maszynie zawodzi jeden tryb, a nazwijmy to tryb jako burmistrz, to nie będziemy wymieniać wszystkich jej elementów, tylko wymienimy ten jeden tryb. Przynajmniej na początku. Ale radę też można w ten sposób porównać do jednego, do jednej części całego składu. Nie, proszę pana, nie. Dlatego, że w momencie, kiedy byśmy chcieli odwoływać i radę, i burmistrza, zrobilibyśmy rewolucję, powiedzmy. A my nie chcemy robić takiej rewolucji totalnej, bo czas i czas okres, jaki byśmy na to poświęcili, po prostu pójdzie w niwecz. Tak? Nie, nic na tym ani miasto, ani mieszkańcy nie zyskają. My, czyli kto? Kim są ludzie, którzy stoją za referendum? Proszę pana, ludzie stojący za referendum to są ludzie, którzy widzą potrzebę takiego referendum. To jest raz. A przedstawicielami tej grupy inicjatywnej są osoby, które na co dzień wykonują podstawowe swoje obowiązki, pracują, tak? To są nauczyciele, to są byli żołnierze zawodowi, którzy przeszli na emeryturę jakiś czas temu, to są sklepikarze, to są właściciele tych sklepów. A są radni? Nie. W grupie nie ma radnych. A jacyś inni politycy? Nie. W grupie nie ma żadnych polityków ani osób. Związanych z partiami? Nie. Ani ja, ani żadna osoba, która w tej chwili znajduje się w grupie inicjatywnej, nie należy do żadnej partii. Jak to się stało, że zgromadziliście się w jedno ciało, że tak się wyrażę, i proszę pana, był to proces. Był to proces i na pewno o tym procesie większość mieszkańców słyszała. Było to nie jedno zebranie, nie dwa, a nawet powiedziałbym, że naście. Tak, były to spotkania i w mniejszych, i w większych grupach. Część osób nie chciała się ujawnić, część się chciała ujawnić. Różne są sytuacje, różne są sprawy, ja to wszystko rozumiem. Pokazanie się na widok publiczny w tym momencie powoduje to, że osoby te są w jakiś sposób napiętnowane. Ale jak to się stało, że się spotkaliście? Czyli mówi pan, że organizowaliście zebrania, ale kto, jak to było? Było ogłoszenie, masz dość przyjść? Proszę pana, w takiej miejscowości jak Trzebiatów to trudno się nie spotkać, tak? Są to praktycznie 4-5 ulic takich zasadniczych. I na pewno ludzie między sobą porozumiewają się. W przeciwieństwie do tego, co wykonuje nasz naczelny administrator w postaci burmistrza. Ludzie się porozumiewają, ludzie rozmawiają, ludzie chodzą. Są to spotkania takie, powiedzmy, ad hoc, luźne spotkania, w czasie których dochodzi do pewnych jednoznacznych sformułowań. I wtedy tworzy się grupa 2 osób, 3 osób, idzie się do 4 osoby, rozmawia, ta osoba nie chce, idzie się do kolejnej, tak? Nie chce, bo ma interesy związane z miastem, tak? Różne są sytuacje, bo jest urzędnikiem w mieście i też nie chce w jakiś sposób się pokazać, przynajmniej w tym momencie, i nie chce być później w jakiś sposób. No. Rozmawialiście z burmistrzem na ten temat? Spotkaliście się jakoś? Warto było jakoś inaczej to rozwiązać, a nie teraz referendum? Wie pan co, daliśmy burmistrzowi czas. Powiedzmy sobie szczerze, dalibyśmy burmistrzowi czas. Nie wiem, dlaczego go nie wykorzystał. Zgodnie z ustawą o referendum, w poniedziałek przeze mnie zostały złożone dokumenty. Tak. I w związku z prośbą komisarza wyborczego w Szczecinie, żeby dać czas na odpowiedź burmistrza, bo miał ten pan czas na to, 2 dni, żeby ewentualnie odpowiedzieć, spotkać się z nami, wyjaśnić, nawet spotkać się jeszcze raz z mieszkańcami, to naprawdę dużo nie kosztuje. Wystąpić z inicjatywą, stanąć, powiedzieć, ale nie było tej chęci, nie ma tego zaangażowania, nie ma tego dialogu społecznego i tak to wszystko wygląda. Czyli nigdy się nie spotkaliście, nigdy nie rozmawialiście? Nie. Jako grupa inicjatywna nie. A jako nie grupa? Nie wiem, nie będę tu odpowiadał na te pytania. Być może osoby pojedyncze spotkały się z panem burmistrzem i rozmawiały na ten temat. Na chwilę bieżącą nic mi w tym temacie nie wiadomo. Teraz wasza grupa ma 60 dni na zebranie
Tak, no w tej chwili podpisów. Mamy już 58, bo te dwa dni, tak? Że tak powiem, na prośbę komisarza przeznaczyliśmy na to, żeby ewentualne uwagi, pytania, zapytania ze strony ratusza spłynęły do nas. Żadnej reakcji nie było, żadnej reakcji nie było, czyli przyjmujemy, że funkcjonujemy i działamy na zasadzie ustawy o referendum lokalnym z 15 marca 2000 roku. Ale zbieracie już te podpisy? Tak, proszę pana, chciałbym poinformować pana i mieszkańców, że rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod inicjatywą referendalną na terenie miasta i gminy Czebiatów, bo chciałbym, żeby nie tylko miasto się opowiedziało za referendum, ale i pozostałe wioski, a mamy 21 sołectw, 3 duże osiedla mieszkaniowe, gdzie mieszkają żołnierze w czynnie zawodowo i emeryci. Jasne, a sołtysi jak reagują na to, że proszę pana, będzie referendum? Jak reagują na to, że będzie referendum, powiem krótko. Sołtysi w ostatnim czasie dostali, że tak powiem, ich fundusze zostały obcięte. Bez podania konkretnych przyczyn, tak, bez rozmowy z jakimkolwiek sołtysem, bez spotykania się, bez wyjaśniania, nakazowo od góry dostali sołtysi dokumenty mówiące o tym, że część funduszu ich sołeckiego zostanie obcięta. Nie obcięta, tylko że jest w tym momencie zawieszona. Zawieszona, tak. Zawieszona, ale to jest jednoznaczne, bo wiadomo, że tak, musi ci, którzy wydali w styczniu, już wydali pieniądze, a ci, którzy budżet mają do grudnia, i potrzebuje tych pieniędzy, żeby uratować do końca roku funkcjonowanie. Tak, było spotkanie, jak pan to ocenia? Było spotkanie z sołtysami, sołtysi byli oburzeni, pokłócili się wtedy z burmistrzem, wyrzucili go ze spotkania. Tak, wyrzucili go ze spotkania i moim zdaniem nie został pan burmistrz w tym momencie zaproszony na to spotkanie. Była to tylko inicjatywa ze strony sołectw. Sami między sobą chcieli się dogadać, a w tym momencie wkracza tam pan burmistrz i praktycznie... Tak, ale jak pan ocenia nie spotkanie, tylko jak pan ocenia to, że te pieniądze zostały im zabrane? Wie pan co, te pieniądze nie należą do burmistrza. Te pieniądze przychodzą z zewnątrz i powinny być wykorzystane w sposób należny tym ludziom, dla których są przeznaczone. Czyli zgadza się pan z tym protestem sołtysów? Tak, tak. Jednoznacznie zgadzam się z protestem sołtysów. Wiemy, że w tym okresie zwłaszcza jest dużo takich przedsięwzięć, które no, w jakiś sposób integrują te małe społeczności, tak? Chociażby zbiórki jakieś, chociażby spotkania przy opłatku. Myśli są pan, to że sołtysi potrzebne pomogą, pieniądze, których ci sołtysi nie będą zbierać mieli. Wam podpisy? Proszę pana, deklaracja już jest z ich strony. Informacja w tych wszystkich sołectwach w dniu dzisiejszym zostanie wywieszona na wszystkich tablicach informacyjnych. Myśli pan, że ktoś czyta te tablice? Słucham? Ktoś czyta te tablice? Ja nawet jak nie czyta ktoś tych tablic, to na pewno sołtys przejdzie, bo zna wszystkich mieszkańców swojej miejscowości. Czyli dlatego pytam, czy ci sołtysi pomogą? I pomoże zebrać wszystkie podpisy niezbędne do tego, żeby przygotować. A padła taka deklaracja sołtysów? Oczywiście. A myśli pan, że mieszkańcy będą chętnie wpisywać się na waszą listę? Myślę, że będą chętnie się wpisywać na listę pod warunkiem, zaznaczam, że zostanie im to przekazane w sposób wiarygodny, jednoznaczny, z odpowiednią argumentacją. My zapytaliśmy mieszkańców Trzebiatowa wczoraj na ulicach tego miasta, co sądzą na ten temat. Katarzyna Adamiak pojechała do Trzebiatowa. Posłuchajcie, co z tego wyszło. Słyszał pan o tym, że w Trzebiatowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza? No, mieszkańcy mówią... A czy może mi pan powiedzieć, czy to jest słuszna taka decyzja o tym, żeby zdecydowali mieszkańcy, czy burmistrz powinien być, czy powinien odejść z funkcji? Dla mnie ten burmistrz nie jest zły. No, dowiaduję się od pani teraz. Mhm. Czy to słuszny pomysł? Jak się żyje w Trzebiatowie? Uważam, że to jest słuszny pomysł. Mhm. Żyje się dobrze, ale mogłoby się żyć lepiej. No, słyszy się takie plotki, ale... No, okazuje się, że ta plotka już jest stanem faktycznym. Czy według pani takie referendum jest potrzebne? Nie, absolutnie. Tak słyszałem. I co pan na ten temat sądzi? Nic. Ale jest pan bardziej na, czy nie? Czy nie ma pan zdania na ten temat? Nie mam zdania na ten temat. Jest potrzebne takie referendum? Dla mnie, powie pani, tak, bo to się nic nie dzieje u nas w wiosce. Nic. Mhm. Kanaliza, kurne, powinna być dawno, jest cały rociąg. No pani, to powinno być dawno zrobione. Drogi powinny być, przecież to się jeździ do Mrzeżyna, a ta wioska nasza to jest... Jaka to jest wioska? Trzebusz. Mhm. To jest katastrofa. Zechciałby pan jeszcze skomentować fakt ostatnich podwyżek 20% za czynsz? No, to było dziwne. Niezrozumiałe. Ale to potem odkręcili jakoś, nie wiem kto to, ja nie wiem w ogóle kto to zrobił, ale odkręcone zostało, tak?
Podwyżka w czynszu, tak? No uważam, że sam krok, który zrobił pan burmistrz, który na początku był niezgodny z prawem i zaproponowanie podwyżki tam na ileś procent, 40, a się okazało, że to w ogóle jest niezgodne z ustawą jakąś, tak? No było troszkę nie na miejscu. Jest pan zadowolony także z burmistrza? Niestety nie mam z nim tak styczności bezpośrednio, także nie orientuję się. Jak pan ocenia pracę burmistrza motocyklistów? Źle. Źle. Naprawdę źle. Czy według pana należałoby odwołać burmistrza? Oj, to już poważna taka rzecz jest. Przeprowadźmy referendum i wtedy przekonamy się o tym, tak? Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą o referendum. Tak, może tak być. Wie pan, może tak być, a z tego względu, że część mieszkańców jest, powiedzmy sobie, już w podeszłym wieku. Nie ma dostępu do informacji internetowej, a ta informacja głównie zaczęła krążyć w internecie. Na chwilę bieżącą... Ale macie media i przypomnijmy, jest Gazeta Trzebiatowska. Ja mam takie wrażenie, słuchając tej sądy, tu tylko część mieszkańców się wypowiada. Ja mam wrażenie, że ludzie są ogłupieni Gazetą Trzebiatowską. Tak. To bardzo mocno, która od 5 lat działa na terenie Trzebiatowa, akurat jest finansowana tu muszę z budżetu przyznać panu... gminy, a redaktor naczelny tej gazety jest, proszę państwa, zatrudniony w hali u burmistrza, więc gazeta jest robiona tak naprawdę przez burmistrza, który chwali się jednocześnie, że stworzył wolne media w Trzebiatowie. Obawiam się, że one są wolne tylko dlatego, że wolno działają. Tak, one są wolne, że wolno działają. Są dostępne tylko raz w tygodniu i to z tego, co pamiętam... Dwa razy w miesiącu, czyli to jest dwa razy w miesiącu, ale przy końcu tygodnia, to jest piątek, sobota, są te media rozdysponowane. Nie, ja tak mam. To ma pan gazetę Trzebiatowską. Egzemplarz, oczywiście, ja czytam na bieżąco takie informacje. Myślę, że większość mieszkańców... Tylko wie pan, co gwarantuje panu, że młody człowiek tego nie czyta? Myślę, że tak. Młody człowiek raczej dlatego, zagląda nie, do internetu. Dlatego, że nie jest w stanie przejść przez całą... treść tej gazety, ale starsi ludzie jednak, którzy mają czas i cenią sobie gazety. Tak, dlatego między innymi podjęliśmy kolejną inicjatywę. Wszystka, cała informacja, która będzie dotyczyła między innymi referendum, tudzież inne opinie, bo te opinie wiadomo, że są tworzone tylko i wyłącznie na potrzeby pana burmistrza w tej gazecie, będziemy tam zamieszczać. Ale w której gazecie? W tej? Nie. Nowa gazeta zostanie stworzona na potrzeby funkcjonowania aha, czyli będziecie miasta? Wydawać swój tak. jakiś bilet. Będziemy tak? wydawać swój bilet. Ale zapraszamy też, można wysyłać też do nas, my zawsze w Superportalu 24 umieścimy. Dziękuję. Zapraszamy również pana burmistrza, dla pana jest tutaj fotel przygotowany. Dzisiaj pana zapraszałem, nie skorzystał pan z mojego zaproszenia. Jednak dalej fotel jest dla pana tutaj przygotowany i ma pan zawsze możliwość przyjścia do nas i rozmawiania na temat referendum. Szkoda, że pana burmistrza nie ma, bo bym zapytał... co to jest za dokument. Znalazłem go na stronach internetowych Urzędu Miasta. To jest Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów lata 2015-2020. Świeży dokument, bo z września 2015 roku. Panie burmistrzu, pan się tu tak podpisał z poważaniem. Jaki piękny uśmiech pana burmistrza. Kilka słów dedykacji. Także nie może pan powiedzieć, że to nie jest pana dokument. I co w tym dokumencie czytamy? Przede wszystkim ten dokument nie jest aktualny. Widnieją ale tu z 2015 roku. Tak, ale widnieją tu nazwy jednostek i mogę pokazać. 78. Pułk Rakietowy w Mrzeżynie, 36. Brygada Zmechanizowana w Trzebiatowie. To są jakieś prognozy dotyczące rozwoju tych jednostek. Tych jednostek już nie ma, panie burmistrzu. Proszę się rozejrzeć wokoło, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, jak wygląda cała infrastruktura miejska. Proszę na to zwrócić uwagę. Coś jeszcze, co mi się tu rzuciło w oczy, W tej strategii? Tak, w tej strategii, że pan burmistrz tu szczegółowo opisuje, jak on będzie działał, tak? Są tu różne jego podejścia strategiczne do rozwoju naszego miasta, naszej gminy. A te strategie zostały przedstawione radnym? Prawdopodobnie tak, bo radni mają do tego jak najbardziej dostęp do wszystkich dokumentów, które znajdują się w gminie. Jednak co mnie tutaj uderzyło na którychś z tych stron, sytuacja wyjściowa w małych miejscowościach widoczne jest ograniczenia w dostępie do instytucji kultury, a także niska świadomość kulturowa mieszkańców. No, panie burmistrzu, może ona jest niska, tak, ale potrafią wszyscy czytać, potrafią
jakieś wnioski z tego funkcjonowania pana na tym urzędzie przez ostatnie lata wyprowadzić. A nie ma pan wrażenia, że normalni ludzie, którzy żyją swoim życiem, nie interesują się tym, co się dzieje w urzędzie tak naprawdę. Tak. Odbierają to wszystko jako... Urzędem mogą się nie interesować. Ale odbierają właśnie radnych i burmistrza jako po prostu jakieś prywatne rozgrywki. Proszę pana, nie chcą się w to mieszać i... Urzędem mogą się ci ludzie nie interesować i mieszkańcy, tak? Jeżeli wszystko by funkcjonowało, to ja bym też się tym nie zainteresował. Jeżeli bym miał właściwy chodnik przed domem, właściwą ulicę, bez dziur, jeżeli bym mógł wyjść na Stare Miasto, pochodzić i zobaczyć zabytki w odpowiednim stanie technicznym, to naprawdę bym się tym nie zajmował. Wczoraj ja bym się zajął swoimi sprawami, swoim życiem. Madamie powiedziała, że pamięta, jak wyglądał Trzebiatów 40 lat temu. Teraz wszystko wokół jest ładnie. Nie ma już ruin. Nie ma ruin? Nie ma. Nie, to niech ta pani się przejdzie na ulicę Łukową, niech ta pani się przejdzie na ulicę Słowackiego, niech pani się przejdzie wokół naszego głównego zabytku Trzebiatowa, tak? Kościoła. Proszę zobaczyć, jak wygląda teren wokół tego kościoła. Macie dwa miesiące ciężkiej pracy przed wami, żeby przekonać mieszkańców do tego, żeby pójść do referendum? Tak, żeby pójść. Ale będziecie przekonywać? Będziemy też przekonywać. Czyli są ludzie niezdecydowani. Są ludzie zdecydowani, są ludzie za i przeciw. Wiadomo, że różna sytuacja są. Mają do tego prawo, jak najbardziej. My będziemy przekonywać, żeby do referendum poszli. Referendum jest narzędziem demokracji, które nam daje taką możliwość. Od razu chciałbym tu zdementować pogłoskę, że referendum będzie kosztować. Proszę Państwa, referendum nie będzie kosztować nic, żadnego mieszkańca gminy Trzebiatów. A dlaczego tak mówię? Przede wszystkim te sprawy, które w tej chwili się dzieją, te powiadomienia mieszkańców, te wnioski, które idą, że tak powiem, w odpowiednie organa państwowe, żeby dokonać, rozpocząć ten cały proces, bierze na siebie grupa inicjatywna. Te elementy, tak. I to wynika z ustawy również, tak. Następnym elementem, proszę pana, to jest działalność komisarza wyborczego. I ta działalność jest mu refundowana z instytucji państwowych, czyli z delegatury wyborczej. On dostaje na to pieniądze i fundusze. Jeżeli odwołacie burmistrza, to pomiędzy jakim złem będzie pan Ja chciałbym jeszcze dokończyć tam ten temat, bo nie doszliśmy do gminy, tak? W przypadku gminy, gdy trzeba będzie powołać komisje wyborcze, gdy trzeba będzie zapłacić osobom, które będą siedziały w tych komisjach, które będą pobierały diety. Wszystkie te pieniądze zostaną gminie zwrócone. Zwrócone z funduszu centralnego naszego kraju. Wiemy o tym, będziemy to później ludziom tłumaczyć. Teraz mam jeszcze pytanie. Jeżeli odwołacie burmistrza i będzie trzeba wybrać kolejnego, to pomiędzy jakim złem będzie pan wybierał? Przede wszystkim nie będziemy wybierać pomiędzy złem. Chcemy... Jeżeli w poprzednich wyborach pan Matusiewicz był złem, to przecież nawet jak go odwołacie, też wystartuje, to będzie, tak? Proszę pana, dojdzie do wolnych wyborów. Prawo startowania będzie miał każdy, czy to będzie pan Matusiewicz, czy będzie pan Iksiński. Każdy ma prawo wziąć udział na wyborach. Pan wystartuje? Nie, nie mam takiego zamiaru i na pewno nie będę startował. To przede wszystkim, ale prawo udziału ma każdy, tak? Tak. To pomiędzy jakim złem będzie pan wybierał? Przede wszystkim będziemy szukać osoby i już rysuje się jedna postać, może dwie, może trzy, na horyzoncie, z którymi już wstępne rozmowy były prowadzone na chwilę bieżącą. Nie chciałbym tej informacji zdradzać, czyli po prostu, jest już żeby nie narazić tej i osoby to jest wasz kandydat. Na bezpośredni atak. Powiedzmy, że to jest nasz kandydat. Czyli przez nas trochę tak, że chcecie przejąć we władzę? Inaczej, jest to kandydat, który ewentualnie zostanie przez nas poparty. Bogdan Malik, szef... Tak można powiedzieć? Można powiedzieć pełnomocnik inicjatora referendum, był moim gościem, a informacje dotyczące referendum w Trzebiatowie będziemy przekazywać Państwu na bieżąco. Cały czas zapraszamy do nas burmistrza Trzebiatowa. Dajemy panu, panie Zdzisławie, możliwość zabrania głosu w tej sprawie, w sprawie referendum. A z Państwem widzę się już za tydzień w czwartek. Dziękuję za dziś i do zobaczenia. Ja dziękuję również, do zobaczenia. Nowa
nowoczesne specjalistyczne centrum opieki i rehabilitacji Leśna Polana w Gryficach. Całodobowa opieka. Profesjonalna kadra medyczna i fizjoterapeutyczna. Rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Komfort, bezpieczeństwo, szacunek. www.lesnapolana24.pl